Historia życia i świętości świętego Dominika Savio, patrona ministrantów, dzieci i młodzieży. Święty Dominik Savio urodził się w Riva di Ceri koło Turynu 2 kwietnia 1842 roku. Jego ojciec miał na imię Karol, był kowalem. Jego mama, Brygida Gajato, była krawcową. Chrześcijańska rodzina żyła w wierze, a dzieci wychowywane były w głębokiej religijności. To religijne wychowanie znalazło w sercu Dominika szybki oddźwięk. Nauczył się nazywać Boga Ojcem i powtarzał to z wielką radością także podczas modlitwy. Miłość Boga nie jest abstrakcyjnym pojęciem. Ucieleśnia się w Ojcu tu na ziemi. Dominik zawsze dzielił się dziecinnymi radościami i kłopotami z Ojcem. On zaś, nawet gdy był zmęczony, gdy wracał z pracy, znajdował czas dla syna. Gdy tylko trochę podrósł, nauczył się służyć do mszy świętej. Czynił to z wielką radością i zaangażowaniem. Nawet zimą biegał na spotkanie z Bogiem. Często przychodził do kościoła jeszcze przed jego otwarciem. Wówczas modlił się na klęczkach przed drzwiami. Ołtarz był wysoki, a mszał ciężki. Na nic wysiłki małego Dominika. Ksiądz sam przeniósł pulpit na drugą stronę, jak to robiono wówczas, gdy następował moment czytania Pisma Świętego. Od rodziców nauczył się dziękować codziennie Bogu za każdy posiłek. Kiedy znajomy, który ich odwiedził, zasiadł do stołu, nie przeżegnawszy się, Dominik stracił apetyt. Wydawało mu się to nieprzyzwoite, aby chrześcijanin zabierał się do jedzenia bez modlitwy. Nadszedł ważny dzień dla Dominika. Dzień pierwszej Komunii Świętej. W jego życiu zaczęło się coś nowego i wielkiego. Należało to więc podkreślić jakimś ważnym czynem. Oto, co najpierw uczynił. Mamusiu, wybacz mi wszystkie przekrości, jakie ci sprawiłem. Obiecuję, że będę lepszy, bardziej posłuszny i spokojny w szkole. Dominik przystąpił do pierwszej Komunii Świętej w wieku 7 lat. W tamtych czasach dzieci przyjmowały Eucharystię dopiero po ukończeniu 12 roku życia. Ale Dominik był tak inteligentny i dobry, dlatego jego spowiednik pragnął, aby przyjął komunię w młodszym wieku. W dniu swego pierwszego spotkania z Jezusem w Eucharystii, dużymi i niezgrabnymi jeszcze literami, ale ze zdecydowaniem i silną wolą napisał: Postanowienie w dzień mojej pierwszej komunii. Będę przystępował bardzo często do spowiedzi i komunii świętej. Chcę święcić dni świąteczne. Moim przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Raczej śmierć niż grzechy. To, co postanowił, zawsze dotrzymywał. Do szkoły musiał iść w obie strony aż 10 mil. Nie boisz się sam wędrować tymi drogami? Ja przecież nie jestem sam. Mam anioła stróża, który wszędzie mi towarzyszy. Dominik miał wielu kolegów i dla wszystkich był bardzo miły, ale potrafił także powiedzieć nie, gdy proponowali mu zrobienie czegoś niebezpiecznego lub oddalenie się bez zgody mamy. Jak wiadomo, chłopców zawsze kusi, by płatać jakieś figle, choćby i przykre dla innych. Właśnie korzystając z nieobecności nauczyciela, napychają piec śnieżnymi kulkami. Co będzie? Jak z tego wybrną? Kiedy nauczyciel zapyta się, kto to zrobił? Jedno porozumiewawcze spojrzenie i już się dogadali. Jeden głos, potem drugi oskarżają. To Dominik! To Dominik! Postaw się na jego miejscu. Zacząłbyś z oburzeniem protestować. Tak naprawdę to i on miał ochotę krzyknąć, że to nieprawda. Ale po chwili wewnętrznego buntu pochylił głowę i wysłuchał nagany. Ale dlaczego nie protestował? Swój sekret wyjaśnił później, gdy odkryto prawdziwych sprawców. Ktoś, kto miał już inne
przewinienia mógł zostać usunięty ze szkoły, a ja... ponieważ byłoby to moje pierwsze przewinienie. Miałam nadzieję, że zostanie mi wybaczone. Myślałam też o Jezusie, którego niewinnie oskarżono. Tak wyjątkowego chłopca należało skierować na właściwą drogę. Jego nauczyciel skontaktował się z księdzem Bosco. Umówili się na spotkanie w rodzinnym domu księdza Bosco w Beci, dokąd przybył ze swymi chłopcami na wycieczkę. Jestem Dominik Savio. Mój nauczyciel mówił już o mnie. Chciałbym pójść z księdzem do Turynu, żeby móc się uczyć i przygotować do stanu kapłańskiego. Dobrze, ale muszę sprawdzić, czy jesteś wystarczająco zdolny do nauki. Weź tę książeczkę i naucz się mi jednej strony. Jutro przyjdziesz i powiesz mi ją z pamięci. Po 8 minutach Dominik był już z powrotem i bezbłędnie powtórzył 28 linijek, które zadał mu ksiądz Bosco. 29 października 1854 roku Dominik ucałował mocno mamę i braci, zarzucił na plecy węzełek z bielizną i wziąwszy tatę za rękę, ruszył w drogę do Turynu. Minęli pełne wesołego gwaru budy cyrkowe przy Porta Palazzo, zeszli do Valdocco i dotarli do oratorium. Przeszli przez podwórze, pełne rozbieganych chłopców i po schodach poszli do biura księdza Bosco. Dominika zaskoczył tam widok napisu na tablicy, która istnieje zresztą po dziś dzień. Ksiądz Bosco pomógł mu przetłumaczyć łaciński napis. Daj mi duszę, a zatrzymaj całą resztę. Twarz Dominika rozjaśniła się. Rozumiem. Tu obraca się nie pieniędzmi, a duszami. Mam nadzieję, że moja dusza też się przyda. Ksiądz Bosco pragnął uświadomić chłopcom, że Bóg wzywa ich do świętości. Wobec tego chce, by żyli radośnie. Pewnej niedzieli omówił ten temat według następujących punktów. Bóg pragnie, byśmy stali się świętymi. Drugi. Nie jest to trudne, bo Pan jest z nami. Trzecie. Dla każdego, kto stanie się święty, jest przygotowana w niebie wspaniała nagroda. Dominik, słysząc to, poczuł ogarniającą go olbrzymią radość, ale i wielki niepokój. W parę dni później. Dominiku, coś ci jest? Cierpisz z jakiegoś powodu? Stało się coś złego? Nie, księże Bosco. Czuję pragnienie bycia świętym. Niech mi ksiądz powie, od czego zacząć. To nic prostszego. Nie zaniedbuj się nigdy w pobożności, nauce i baw się wesoło z kolegami. Dominik zrozumiał. Do jego życia znów powróciły spokój i radość. Chciał też stać się apostołem dla innych. Wykorzystywał ku temu każdą okazję. Słuchaj, sobotę idę do spowiedzi. Może pójdziesz ze mną? Ale kiedy ja... Chodź, potem będziemy zadowoleni. Dobrze, pójdę z tobą. W miarę upływu dni Dominik przypomniał koledze o umowie i oto w sobotnie popołudnie obaj stanęli przed konfesjonałem księdza Bosco. Do oratorium przybywa nowy chłopiec. Dominik podchodzi do niego, zawiera z nim znajomość i przedstawia mu program swój i swoich kolegów. Musisz wiedzieć, że tu dla nas świętość polega na tym, by być radosnym. Staramy się trzymać z daleka od wszystkiego, co mogłoby nam odebrać przyjaźń Boga. Izba chorych. Wspaniałe pole do apostolatu Dominika, który staje się małym pielęgniarzem. Chłopcy chętnie przyjmują jego opiekę, bo dla wszystkich jest bardzo grzeczny, z uśmiechem oddaje wszelkie usługi, we właściwym momencie potrafi dodać otuchy.